Gwarantuję ci, że jeśli dziewczyna jest fałszywa, to wszystkich innych, jakby to powiedzieć, obcych, nieznajomych ludzi, będzie traktowała przez pryzmat swojej osoby, czyli że są fałszywi. Rozumiecie? Naprawdę. Jeśli dziewczyna jest fałszywa, to jeśli będziesz z nią rozmawiał i tak dalej, nawet jeśli będziesz wzbudzał zaufanie, to ona i tak da ci gdzieś tam łatkę, że jesteś albo możesz być fałszywy. Dlatego jeśli przykładowo podchodzisz do dziewczyny i ona może jakby tobie okazywać fałszywe zainteresowanie, bo po prostu stoi, czeka gdzieś tam, no to czemu miałaby z tobą nie pogadać, no nie? No i gada i gdy poprosisz o numer, to już może gdzieś tam się wykręcać, no nie? No i to też zależy od w jaki stylu, bo może powiesz, że no nie daję obcy numeru i tak dalej, się śmieje, no to można to odbić, ale jeśli ci nie chce dać numeru, no to nie naciskaj, no bo nawet jak wyciągniesz ten numer, to i tak nie odbierze, no nie? Ja naprawdę, powiem wam szczerze, cieszę się, że dziewczyna przykładowo nie zatrzymała się, cieszę się, że dziewczyna nie dała mi swego numeru, cieszę się, że dziewczyna nie odebrała, bo ja nie traciłem w tym momencie czasu. Rozumiecie? Najgorsze jest to, gdy facet traci czas na dziewczynę, która nie jest nim zainteresowana. Rozumiecie? Naprawdę. Ona się bawi facetami, bo ma rozrywkę. Bo siedzi w domu, nie ma co robić, no to sobie gdzieś tam pogada, ale jak zaproponujesz spotkanie, to od razu nie. Rozumiecie? Naprawdę. Fałszywa dziewczyna nie jest ci potrzebna. Nie patrz na wygląd. Wygląd to jest tylko zaproszenie do podejścia. Jeśli dziewczyna będzie super piękna, ale będzie bardzo gdzieś tam zła, wredna, fałszywa, toksyczna i tak dalej, to uwierz mi, szkoda twojej energii, nerwów, bo ona cię zniszczy. Zniszczy cię psychicznie. Będziesz wrakiem człowieka. Jak masz słabą psychę, to pójdziesz, rzucisz się na linę, skoczysz z mostu, nie wytrzymasz. Zniszczy cię, rozumiesz? Ale zniszczy cię dlatego, bo jej na to pozwoliłeś. Dlatego ja zawsze powtarzam, zadaję kilka pytań, no słuchaj, no czy jak podszedłeś do dziewczyny, to czy się zatrzymała? No nie, no to po co z nią gadałeś? Brak zainteresowania. No śpieszyła się, to niech się śpieszy, dobra, może innym razem. Jeśli pisałeś do niej, podała ci fałszywy numer, dzwonisz, a tu jest jakaś pizzeria czy coś tam, no to też jest brak poszanowania twojej osoby, fałszywa laska. Nabija się z ciebie, ma z ciebie fajną gdzieś tam bekę, rozrywkę. Rozumiesz? Jeśli dziewczyna nie odbiera, nie odzwania, no to też, jakie to jest zachowanie? No pokazuje naprawdę jaka jest. Jeśli dziewczyna daje ci numer, mówi zadzwoń, a nie odbiera, ani nie odzwania, ani nie, nic, no to też pokazuje. Rozumiesz? Naprawdę. Ja się dobrze czuję, gdy przykładowo dzwonię raz do dziewczyny, a ona nie odebrała, a później ją widzę. Wiecie, jakie one się robią czerwone, buraki? A ja uśmiechnięty. A wiecie, co się dzieje, gdy idę na przykład, przykładowo podszedłem do jakiejś dziewczyny w galerii, bo gdzieś tam była w jakimś tam w sklepie, butiku, czy jak to się tam zwie, i przykładowo nie była zainteresowana, olała mnie. A później przychodzę do tego sklepu z super topową laską kupować buty. Ona cała czerwona, ona nawet boi się mi obsłużyć. Chowa się gdzieś za filarami. Wysyła koleżankę do pomocy i tyle, rozumiecie? Bo ja jestem czysty. Czysty jak łza. Ona tutaj kombinowała i będzie w tym sklepie butiku do końca życia siedziała. Rozumiecie? Naprawdę, dlatego niech
pozwól gdzieś tam fałszywej dziewczynie, no, utonąć w swoim takim szambie fałszu. To jest jej życie. Wszystkim nie pomożesz. Ja nawet wszystkim facetom nie jestem w stanie pomóc. Rozumiesz? Nie da się wszystkim pomóc. Tak działa ten świat. Będzie ktoś wisiał nad przepaścią, podasz mu rękę, on ci powie nie, spadaj. No to leć w dół. Naprawdę, to była jego decyzja. Chciałeś mu pomóc, no nie warto gdzieś tam skakać za tą osobą ani nic, bo to nic nie da. Są osoby, które są, no, mają jakąś dziwną gdzieś tam głupotę w głowie, no po prostu i trzeba po prostu to zaakceptować. Naprawdę. Są ludzie, którzy gdzieś tam nie potrafią kontrolować emocji, emocje im gdzieś tam zniszczyły życie i tak dalej. Mamy przykład takiego Żula. No, czemu on nie może iść gdzieś tam do pracy? Przecież jest tyle pracy. No i no, nie warto z tym walczyć. Rozumiecie? Nie warto z tym walczyć, nie warto gdzieś tam się użalać. No taka jego decyzja. Trudno, idziesz dalej. Tak samo jest gdzieś tam z dziewczynami. Jeśli ona jest fałszywa dla ciebie, to uwierz mi, że jest fałszywa dla wszystkich. Dla swojej matki będzie fałszywa, dla swojej siostry, dla swojej psiapsiółki będzie fałszywa. Pomimo tego, że powie, że nie, nie, my jesteśmy jak tego, no to jak przyjdzie gdzieś tam co do czego, no to koleżankę kopnie, a wybierze lepsze jutro dla siebie. No nie, ile to jest gdzieś tam takich koleżanek, które znają się całe życie, nierozłączna, a później gdzieś tam przychodzi facet i już nie są koleżankami. Bo gdzieś jedna drugiej odbiła i tak dalej. No nie? No fałsz, cały czas. Jeśli jesteś gdzieś tam z pokoziomkiem, no to w każdym gdzieś tam będziesz widział jakieś pozytywne cechy. No ja rozumiem, że czasem możesz naprawdę podejść do dziewczyny i gadać głupoty, że no to zrozumiałe. To zrozumiałe, że na przykład. To jest też jeden z najczęstszych powodów. Ale jeśli jesteś w porządku, normalnie gadasz, dziewczyna przykładowo się śmieje i tak dalej, no to jej zachowanie pokazuje, jaka jest. I naprawdę ciesz się, że wyszło to tak szybko, ciesz się, że wyszło to tak szybko, bo wyobraź sobie, że ona by się kamuflowała przez ileś tam lat po to, żeby ograbić cię z majątku i później nagle bum, znika. Ustawka na całe życie. Nie trzeba pracować ani nic. Mieszkanie, dom wybudował, połowa dla mnie i tak dalej, no i ona dalej gdzieś tam będzie sobie latała. Będzie dalej kombinowała. Jeszcze gdzieś tam może ci założyć sprawę, że robiłeś z nią coś, na co nie miała ochoty. Jeszcze jakieś odszkodowanie będzie gdzieś tam na tobie wymuszała przez jej fałsz, no nie? Naprawdę. Pamiętaj, że pierwsza reakcja jest zawsze najważniejsza. Normalna dziewczyna ci powie, że słuchaj, nie szukam chłopaka, naprawdę. I ci powie, że nie ma chłopaka, ale nie szuka. Jest jakieś tam rozterce, nie wyszło jej z facetem i tak dalej. No i pytanie też, dlaczego nie wyszło? Czy to było jej wina, bo jest przykładowo toksik, no nie, ale robi z siebie taką sierotkę Marysię, że to wszystko nie jej wina, a tak naprawdę, jakby to powiedzieć, jest przykładową mega złą osobą. Dlatego, no mówię, zachowania pokazują, jaka jest dziewczyna. Tego kobiety nie potrafią kontrolować, bo facet może ukryć, bo facet gdzieś tam potrafi ukryć emocje, może gdzieś tam kłamać i tak dalej, i nawet gdzieś tam mu powieka nie zadrży, no nie? A kobiety, powiem ci szczerze, emocje zawsze z niej gdzieś tam wyjdą, no nie? To będzie widać. Naprawdę to będzie wszystko widać. Dlatego ciesz się, że dziewczyna przykładowo nie była tobą zainteresowana. Ciesz się, że nie odebrała telefonu, nie odzwoniła. Bo ty jako facet możesz sobie podejść do każdej dziewczyny, rozumiesz?
Ty możesz sobie dziennie podejść do 100 dziewczyn, nikt ci tego nie zabroni. Możesz sobie w jeden dzień ogarnąć dziewczynę na całe życie, najpiękniejszą, jaką spotkasz. Dziewczyna już takiej możliwości nie ma, bo dziewczyna ubierze się. Super, i co? Stanie? Stanie pod latarnią i co? Ile do niej gości podejdzie? No nie oszukujmy się. Zawsze jest lepiej być myśliwym niż ofiarą. No przykładowo robisz konkurs. No zrób sobie kiedyś taki mega konkurs z dziewczyną, że słuchaj, dobra, zróbmy konkurs, kto więcej się pozna gdzieś tam chłopaków, dziewczyn, no nie, przeciwną płć i tak dalej. I zobaczysz, że ty zawsze wygrasz, zawsze. Bo dziewczyna nie podejdzie do gościa, cześć, spodobałeś mi się i tak dalej. Nie, one tak nie działają. Tu już musiała, i nawet jeśli by gdzieś tam podeszła, to by było to tak z nią niekomfortowe, że po pewnym czasie, jakby to powiedzieć, no, psycha by jej wybuchła. One nie są do tego stworzone, rozumiesz? Nie są do tego stworzone, żeby zagadywać facetów. One są stworzone do tego, żeby kusić facetów. Ubrać się i to facet ma podejść, wykonać pierwszy krok. Kobieta jak coś, to zawsze będzie robiła takie podchody. Hej, masz ognia. Hej, wiesz, może gdzieś tam, ale pamiętaj, że inicjatywa musi być po stronie faceta. Rozumiesz? Naprawdę. Dlatego widzicie, dziewczyny gdzieś tam są poukrywane na portalach społecznościowych, kuszą zdjęciami, prawie półnagimi idzie do klubu, półnago ubrana, stoi gdzieś tam, podoba się ktoś, to stoi zawsze tam, gdzie ten gościu i czeka, no nie? Więc kobiety tak naprawdę w uwodzeniu nie mają szans z facetami. Z ogarniętym facetem żadna laska nie ma szans. Rozumiesz? Nie ma szans. Nie jest w stanie żadna dziewczyna na tym świecie przebić w podejścia. Jest to niemożliwe. Ja w jeden dzień mogę ogarnąć tyle lasek, nawet jeśli dziewczyna da ogłoszenie na jakimś tym, będą dzwonili i tak dalej, no to wezmą ją za dziwkę i tak dalej, no nie? Facet jest tym zawsze gdzieś tam do góry. Poza tym, jeśli ona nawet na siłę gdzieś tam wrzuci zdjęcie na Insta czy coś, będą do niej pisali, to zobacz, że ona no nie napisze gdzieś tam do gościa, spotkajmy się, tylko gościu musi gdzieś tam sam to zaproponować. No dobra, niektórzy gdzieś tam napiszą od razu, no nie? No ale to co, pójdzie, nie wiadomo z kim pójdzie, no właśnie to tak nie działa. Będzie się też bała, że może jakiś tego. Więc tutaj faceci to nie mają, jakby to powiedzieć, równych sobie. A dziewczyny dlatego tak kombinują i tak dalej, bo wiedzą o tym. Wiedzą o tym, że facet, prawdziwy samiec zawsze ma przewagę. I będą cię zalewały iluzjami. Iluzjami, fałszem i tak dalej, żeby po prostu nie wolno podchodzić. Podchodzenie jest złe. Pisz na jakimś tam, pisz do mnie, bo wszyscy piszą, to już gdzieś tam cię sprowadza w dół do parteru, no nie? Że zawsze nie odpiszę i zawsze ty będziesz wtedy o niej myślał i tak dalej. I ona znowu tutaj tworzy kontrolę. A teraz jak podchodzisz, to masz wszystko jak na tacy. Okej, nie jesteś zainteresowana, cześć, idziesz do następnej. Okej, nie jesteś zainteresowany. I kolejna, jasne, nie ma problemu. Jesteś spoko, fajny gościu, no nie. Bum, idziemy. Naprawdę, przerabiałem to już setki razy, że gdzieś tam dziewczyna przykładowo mnie olała, później zobaczyła mnie z inną super topową laską i tak dalej. Po prostu niektóre to tak były zdesperowane, że centralnie potrafiły do mnie podejść, cześć, coś tamtego. Mówię, odejdź, nie znam cię. No nie, naprawdę. Silny facet sobie zawsze poradzi. Kobieta, no jak widać, no nie, dlatego ciesz się z tego, że dziewczyna nie zatrzymała się. Ciesz się z tego, że nie dała ci numeru. Bo to wszystko uchroniło cię przed późniejszymi problemami. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj.